Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku N-History, programu, który w miarę przystępny sposób przybliża zagadnienia historyczne. Na początku zaznaczam, że jest to program popularno-naukowy, więc mogą zdarzyć się pewne skróty myślowe i uproszczenia. Dzisiaj zajmiemy się krótką historią kraju założonego przez pewnego polskiego awanturnika. Zapraszam. Po wojnie moskiewskiej carstwo rosyjskie i bojarzy czują się upokorzeni. Cały świat spodziewa się, że Moskwa wkrótce zechce odzyskać swoje ziemie. Staje się tak w 1632 roku. Rosjanie chcą zdobyć bramę smoleńską, najlepszą drogę na zachód. Rozpoczyna się oblężenie Smoleńska. Prawdopodobnie w tym roku do niewoli dostaje się Nicefor Czernichowski, Herbujaksa. Wkrótce zostanie zesłany na Syberię. W 1634 roku podpisano pokój polanowski. Jeńcy wracają do domu, ale nie Nicefor. Według jednej teorii Polak nie chciał wracać do domu bez łupów. Możliwe jest także, że car zgodził się go uwolnić pod warunkiem, że ten zostanie na jego służbie. Tak czy inaczej, Czernichowski zostaje kozackim setnikiem, czyli dowódcą sotni, w której skład wchodziło 100 jeźdźców. Polak stacjonował między innymi w Jenisejsku czy Kireńsku, aż w końcu w 1652 roku osiada wraz z rodziną w Ust-Kut, gdzie zostaje kierownikiem warzelni soli. Spokojne, ustatkowane życie drastycznie zmieniło się w 1660. Właśnie wtedy wojewoda ilimski Ławrietni Obuchow porwał i zgwałcił siostrę Nicefora. Inne źródła mówią, że była to jego żona. Taka zbrodnia nie mogła spłynąć po polskim szlachcicu. Czernichowski zebrał swoich ludzi i w 1665 roku zorganizował bunt przeciwko wojewodzie. Obuchow próbował salwować się ucieczką, jednak polski szlachcic na czele swoich kozaków dognał go i nie czekając na żadne wyroki, zabił. Po zamordowaniu jednego z carskich dostojników nie było mowy o łagodnym wyroku. Polski szlachcic doskonale o tym wiedział, więc on i jego ludzie zdecydowali się zbiec nad rzekę Amur, która przepływała przez sporne terytorium Chin i Rosji. Uciekinierzy dotarli do byłego rosyjskiego fortu Aubazinu. Okazało się, że graniczny konflikt go nie oszczędził. Warownia była ruiną, która nie była w stanie zaoferować schronienia banicie. Tyle dobrego, że Chińczycy odstąpili od fortu i w całej otaczającej go krainie znajdowali się i tylko jej rodzimi mieszkańcy, czyli Ewenkowie oraz Dagurowie. Na zgliszkach Aubazina Nicefor wraz ze swoimi kozakami przystąpił do odbudowy warowni. Najprawdopodobniej swój nowy dom nazwał Jaksa, zapożyczając nazwę ze swojego herbu. Szybko nawiązał sojusze z miejscową ludnością i w praktyce uniezależnił swoje małe państwo od kraju moskiewskiego. Według historyka Zygmunta Łukawskiego twierdza miała 1200 m2 i 3 baszty. Obronę stolicy wzmacniał otaczający ją ostrokuł i fortyfikacje ziemne. Tylko dlaczego mówimy o stolicy, jeżeli było to jedyne warowne schronienie dla banitów? Już do tego przechodzimy. Czernichowski nie miał zamiaru czekać na Rosjan z założonymi rękami. Polski uciekinier doprowadził do zawarcia lokalnego sojuszu z Daurami, zamieszkującymi ten teren, a jego władztwo rozciągnęło się na 400 km wzdłuż rzeki Amur, aż do rzeki Zeja. Ponadto w okolicach odbudowanej twierdzy zaczęły powstawać osady, do których lgnęli ludzie uciekający przed władcą Moskwy. Małe państwo posiadało także własne prawa, ułożone prawdopodobnie przez unickiego duchownego. Dzięki napływowi awanturników kraj znacznie powiększył liczbę swojego wojska, co pozwoliło odeprzeć kilka moskiewskich ataków. Car nigdy jednak nie zdecydował się na wyprawę do Aubazina i polski władyka musiał jedynie ścierać się z graniczącymi z jego państwem wojewodami. O tym, że Jaksa była pełnoprawnym państwem, a nie zbójnicką kryjówką, mogą świadczyć stosunki dyplomatyczne, które były prowadzone między Niceforem, carem, a także Chinami. Część korespondencji prowadzonej między państwem kingowskim a aubazińskim była pisana po polsku, a sam Czernichowski nazywany był w niej mądrym hanem. W końcu musiało dojść do zbliżenia na linii Jaksa-Rosja. Władca małego kraju zdawał sobie sprawę, że do tej pory miał wiele szczęścia i nie ma co liczyć na długie utrzymanie kraju. W 1669 roku zaczął płacić dobrowolną daninę na rzecz cara, co zdecydowanie ociepliło ich stosunki.
Nicefor wyraził skruchę za zabicie moskiewskiego urzędnika i wraz ze swoimi ziemiami przeszedł pod rosyjskie panowanie. Rosyjski władca natomiast 15 marca 1672 roku skazał polskiego szlachcica na śmierć. Ale już po dwóch dniach go ułaskawił. Wyrok był jedynie formalnością, która musiała być dokonana. Nicefor Jaksa Czernichowski wrócił na rosyjską służbę i został mianowany wicewojewodą aubazyńskim. I w ten sposób zakończyła się krótka i burzliwa historia orientalnej Polski. Sam Czernichowski zapisał się jeszcze na kartach historii, dowodząc wyprawą wojenną do Mandżurii, po której dokonał swojego żywota. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję za oglądanie i zachęcam do subskrybowania naszego kanału. Zapraszam Was również na nasz portal, a szczególnie do działu Kultura i Historia. Cześć!